Dzień dobry. Na początku powinienem się przedstawić, już tam moje imię padło. Ciężko zawsze jest się przedstawiać informatykom. Szczególnie, że mi się od jakiegoś czasu kojarzy takie spotkanie informatyków, jak takie grupy na filmie, oni są AAA. Ktoś wstaje i się przedstawia, w związku z tym ja postaram się tak samo. Cześć, nazywam się Piotrek i jestem wytwórcą oprogramowania już ponad 10 lat. Jest mi z tego powodu czasem bardzo przykro. Czym się zajmuję na co dzień? Na co dzień jeszcze przez pół miesiąca jestem liderem jednego z zespołów UI UX w mBanku, to znaczy jestem odpowiedzialny za system transakcyjny. Animacja jeżdżących zakładek kiedyś wyszły spod mojej ręki. Od jakiegoś czasu jestem ekspertem i odmawiam przyjęcia funkcji menadżera, chociaż de facto jestem połączeniem eksperta z menadżerem. Ale jeszcze tylko przez pół miesiąca, a potem idę do fajnego nowego startupu. W zasadzie nawet nie startup, tylko firma, która chce stworzyć produkt od zera. Więc jakby ktoś chciał pogadać, to zapraszam potem. A muszę sobie włączyć przełącznik. Dobra. Żeby w ogóle o czymkolwiek mówić, jeżeli chodzi o HTTP2, to trzeba sobie powiedzieć trochę o historii. Historia w naszym zawodzie jest, całe szczęście, krótka. Znaczy, nie ma dużo lat, tak? Dawno, dawno temu w odległej galaktyce, to znaczy w 91 roku, słychać mam nadzieję minimalnie tą muzyczkę, nie będzie nam przeszkadzała. W związku z tym w 91 roku powstało pierwsze HTTP w wersji 0.9, wtedy zostało opublikowane. Dave Raggett kilka lat później zebrał coś, co się nazywa HTTP Working Group i chciał rozszerzyć protokół HTTP o security, o metadane, o inne różne dziwne punkty. Co to spowodowało, że już w 96 roku w maju została opublikowana wersja 1.0. Ale okazało się, że w marcu, czyli dwa miesiące wcześniej, 40% przeglądarek i, że tak się wyrażę, serwerów obsługiwało już kolejną wersję protokołu, czyli wersję 1.1. Między innymi był to Internet Explorer 2.0. Co spowodowało, że w styczniu 97 roku HTTP 1.1 zostało opublikowane. Do tego doszło kilka drobnych poprawek i dzięki RFC 2616 w czerwcu 1999 roku, czyli 18 lat temu, powstał protokół HTTP 1.1, którego większość z nas, bądźmy szczerzy, używa do dziś. O, nie mój ten, więc widać jakieś cudze dzieci. Dobra. A żeby zrozumieć protokół HTTP, większość z nas go używa na co dzień naturalnie, potrzebuje jednego ochotnika. Ten ochotnik musi posiadać portfel i musi mieć w tym portfelu jakiś banknot, nie musi mi mówić jaki. Czy miałbym szansę na ochotnika z sali? Portfel i banknot. Dawaj. Jeżeli masz portfel i masz banknot, to będzie idealnie, nie mów mi jaki. Jakbyś mógł stanąć tu koło mnie, będzie super. Sytuacja jest taka, że ja wyglądam na pana z trzema paskami z boku, tak, a kolega nie. W związku z tym przychodzimy i próbujemy, daj 10 zł. Nie, trafiłem. No to próbujemy jeszcze raz, daj 10 zł. Daj 10 zł. No dobra, daj 20 zł. Daj 100 zł. I to jest w zasadzie wszystko, tak? Pełny protokół, tak? Poza tym, że ja mam 30 zł. Wyglądał HTTP 0.9, wyglądało tak, dziękuję bardzo. Tak? W sensie przychodził klient do serwera, tak? Bo kolega był serwerem, ja byłem klientem i prosił o jakiś zasób, zwykłym get coś tam. Tak? W moim wypadku get 10 zł. I dostawał, albo dostawał odpowiedź, nie ma, koniec. Typowy protokół, który, że tak się wyrażę,
działo prosto, łatwym językiem. Niestety okazał się niewystarczający i stąd ta cała opowieść późniejsza, która stworzyła ten cały metaprotokół, którego używamy do dziś. No dobra, ale co się stało dalej? W 2012 roku powstało Speedy, wydevelopowane przez ludzi z Google'a. Dlaczego Speedy było potrzebne? Bo jak sama nazwa wskazuje, potrzebne było coś szybszego. Szybszego, bo dla Google'a im szybciej działa przeglądarka, tym lepiej się sprzedaje, tym szybciej zarabiamy i tak dalej. Tak? W związku z tym oni są na tyle dużą organizacją, że mogą spróbować coś zaproponować innego. O. Ups. To ja opowiadam dalej, a slajdów na razie nie ma. W związku z tym Speedy miał na celu tak naprawdę trzy rzeczy. Po pierwsze, kompresję metadanych, tak naprawdę, czyli nagłówków responsa i requesta, tak, czyli żądania i odpowiedzi, mówiąc po polsku. Po drugie, wiele równoczesnych strumieni danych w tym samym połączeniu, bo nawiązanie połączenia, będę jeszcze o tym mówił, jest drogie. I po trzecie, umożliwienie serwerowi aktywnego wypchnięcia danych do klienta. Trzy proste rzeczy. No to ale pojawia się pytanie, skoro to już tak długo jest, to czy mógłbym tego użyć, nie? Wydaje się fajne. No więc już jest za późno. Ponieważ Chrome, czyli bądźmy szczerzy, Google, wycofało w 2016 roku gdzieś w połowie na wersji 50 Chrome'a, z tego co pamiętam, czy 51, wycofało support dla Speedy. Przestał istnieć. Jeszcze został w IE, w iOS Safari, ale to był tak naprawdę proof of concept. To był taki fajny pod zrobiony po to, żeby zobaczyć, co da się zrobić. Podsumowując, Speedy można powiedzieć life fast, die young, be wild and have some fun. Ale to było tak naprawdę wstępem do HTTP2. Nim będziemy mówić o wydajności, no to odpowiedzmy sobie na jedno ważne pytanie. Czy HTTP2 jest gotowe? Tak. Pozwolę sobie użyć dwóch cytatów. Pierwszy, Patryka McManusa. Patryk McManus to jest taki facet, który siedzi, nazwijmy to, w HTTP Biz Working Group, a na co dzień jest Principal Engineer at Mozilla. To jest facet, który trzyma ręce na implementacji Speedy, na implementacji HTTP2, na WebSocketa w Firefoxie. I on dwa lata temu powiedział coś takiego. W zasadzie napisał na swoim blogu. 9% i tak dalej, dzieje się już za pomocą HTTP2, co dało więcej niż połączeń za pomocą Speedy. Już dwa lata temu. Koledzy z Chroma pół roku temu, nawet trochę więcej, mieli następujące dane, że połączenia z użyciem TLS-a i NPM, APM, czyli określonego tam połączenia szyfrowanego SSL, tak, 45% połączeń dzieje się za pomocą HTTP2, 28% za pomocą Speedy i 27% za pomocą HTTP1 tak naprawdę. Co oznacza, że jak spojrzymy jeszcze na ważne pytanie, czyli can I use HTTP2, wygląda na to, że tak. Wystarczy przejść przez przeglądarki. Zacznijmy od znanej wszystkim IE11. Starsze IE oczywiście nie. IE11 tak, ale pod warunkiem, że użytkownik ma Windowsa 10. Edge. Zaraz dojdziemy do Safari, żeby nie było zabawnie, tak? Edge, C, tak? Firefox też, Chrome jak najbardziej. Safari tak, pod warunkiem, że OS X jest wyższy niż 10.11. Opera tak, iOS Safari zajebiście. Opera Mini, nie. Ktoś używał Opera Mini? Ręka do góry. A ktoś kiedykolwiek używał? No właśnie, tak? Przepiękna przeglądarka, tak? Uproszczę teraz dla osób, które nigdy w życiu nie widziały. To jest przeglądarka, która renderowała content na serwerze i przesyłała, nazwijmy to obrazek, złe słowo, ale przyjmijmy to obrazek do klienta. W związku z tym HTTP2 tutaj nie ma zupełnie sensu, bo klient dostaje już jak gdyby wyrenderowany content. Android Browser, czyli stara przeglądarka. Ktoś ma jeszcze starego Androida?
A, jest jeszcze trochę, ja też mam. W związku z tym no, te przeglądarki niestety mają problem. BlackBerry Browser. Ktoś widział kiedyś BlackBerry Browser? Jech! To nie wiem, znaczy działa, jest podobno zielone, tak. Jest to tak mały procent rynku, że nie widać, tak. Opera Mobile, tak. Chrome for Android, czyli nowsze modele Androida, jak najbardziej, tak. Firefox for Android, też tak. I e-mobile, no bądźmy szczerzy. I dochodzimy do dużego czerwonego kwadratu, który mówiąc szczerze, ja o tej przeglądarce pierwszy raz usłyszałem, dopiero jak zacząłem się interesować HTTP2. To jest UC Browser. Ktoś w ogóle używa UC Browser? Co osoby, które używają? No więc ja nie używam, nigdy nie widziałem. A kto słyszał o UC Browser? Trochę więcej ludzi. No więc UC Browser to jest przeglądarka stworzona przez UC Web, którego właścicielem jest, i tu wszystko wyjaśnię, dlaczego jest czerwony kwadrat, Alibaba of China. I wszystko jasne. Myślę, że niedługo Alibaba of China będzie wspierało HTTP2, bądźmy szczerzy, Chińczycy umieją skopiować wszystko, w związku z tym to też prawdopodobnie są w stanie bez żadnego problemu. No i Samsung Internet. Co to nam daje? Tak stan sprzed tam kilku miesięcy, 85% Polaków i 77% ludzi na całym świecie może korzystać z HTTP2. Co więcej, prawdopodobnie korzysta. Ponieważ HTTP już tu jest, jest gotowy, jest całkiem nieźle przetestowane przez użytkowników. Nie mówimy przez serwery i nas tu obecnie. Oznacza to tak naprawdę definicję HTTP2 sprowadzają się do dwóch dokumentów czysto fachowych, RFC 7540 i HPAC RFC 7541. Czym jest HPAC, będzie za moment. Pojawia się pytanie, ale po co? Bo jakiego mi to grzyba? Przecież od tylu lat działa HTTP 1.1, to po cholerę to zmienia. Działa dobrze. Już mamy tyle narzędzi, które działają i robią w ogóle magiczne rzeczy na naszych stacjach deweloperskich, że świetnie działa pod HTTP 1. To po cholerę. Odpowiedź brzmi latency. Dzwoni do was czasami taka pani albo pan z sieci kablowej i mówi, niech pan zwiększy internet z, to powiedzmy, nie wiem, 50 megabitów na 100 megabitów, czy tam ze 100 na 150, albo jak ktoś ma nie farta i mieszka pod Warszawą z 10 na 15. To ta pani zawsze mówi następujący tekst, albo pan. Dzięki temu połączeniu będą panu działały szybciej strony internetowe. No więc to jest nieprawda. Z różnych dziwnych badań wynika, że jeżeli miałem 1 megabit na sekundę, co było dawno temu, i potem w pewnym momencie mi wzrosło do 5 megabitów na sekundę, tak, strony ładowały się dużo szybciej. Ale jak już mam 5 megabitów na sekundę i pani mi zwiększyła do 10 megabitów na sekundę, to zysk jest 5%. Nie wiem, co jest dalej, myślę, że jest jeszcze mniejsze. Natomiast co innego jest, jeżeli mówimy o tak zwanym round trip time, czyli procesie, pewnie większość z was wie, tak, ale upraszczając, wysłania sygnału, żądania sygnału, otrzymania i potwierdzenia, że się udało. Tak. On de facto jest liniowy. Spadek round trip time daje liniowy zysk na czasie ładowania strony. To naprawdę się kalkuluje. A żeby to zrobić, trzeba było niestety uderzyć w protokół HTTP. W związku z tym podstawowe zadania HTTP 2, pewnie jak pamiętacie jeszcze, co mówiłem o speedy, to dość podobne, to zmniejszenie właśnie latency za pomocą, że tak się wyrażę, wieloprzesyłania, nie umiem przetłumaczyć słowa multiplexing na polski, zmniejszenie nakładu protokołu za pomocą kompresji nagłówków, użycie server pusha, czyli wypychania kontentu przez serwer, o tym będziemy jeszcze dużo mówić dzisiaj, i za pomocą priorytetyzacji requestów. To są podstawowe rzeczy, które tak naprawdę każdy z nas jako deweloper, nawet tu większość pewnie web deweloperów, będzie potrzebował wiedzieć, żeby zrozumieć, jak to funkcjonuje.
Są też inne fajne feature, typu na przykład możliwość zmiany protokołu. Większy, lepszy, nazwijmy to, error handling i tłumy różnych dziwnych rzeczy, które zostały wprowadzone przy okazji. Ale te cztery są tak naprawdę najważniejsze. Więc HTTP2 na jednym slajdzie to jedno połączenie, uwaga, nie na wieczność, tylko nazwijmy to na ten początkowy czas. Po prostu dopóki wszystkie zasoby nie zostaną, nazwijmy to, ściągnięte, to to połączenie jest utrzymywane. To kompresja nagłówków to request i tak naprawdę stream z powrotem, z priorytetyzacją i nazwijmy to upchaniem wiele równoczesnych danych. I to co najdziwniejsze albo najbardziej ciekawe, to to, że to binarny protokół. To przestał być protokół, z którego skorzystamy, nazwijmy to, z linii poleceń, pisząc get coś tam. Ponieważ odpowiedź przyjdzie nam binarna. Istnieją już pluginy na przykład do Wiresharka, które nam pokażą odpowiedź serwera. Wszystko dlatego, że HTTP 1.1 miało jeden zasadniczy problem, który na pewno znacie. Tam są takie magiczne liczby jak 6, 13 i chyba 15, nigdy nie pamiętam. To znaczy ilość połączeń, które przeglądarka robiła do danego serwera. I one się potrafiły czasami przytkać. Tak jak nie daj Boże ściągaliśmy 5 obrazków na raz, to nie mogliśmy jeszcze dociągnąć JavaScriptów. Tak? To było obchodzone na różne dziwne sposoby, używając na przykład statycznych stron dla JavaScriptów i CSS-ów, ale to był ten największy problem. Jedna rura z priorytetyzacją rozwiązuje ten problem. Jak? O tym za chwilę. Dobra, no to jak już powiedzieliśmy sobie, czym jest HTTP2, no to zacznijmy mówić o wydajności webowej. Ciężko o niej mówić tak po prostu, tak nie jest wydajność webowa, można mieć lepszą wydajność webową, gorszą w ogóle. Jest taki facet, nazywa się Steve Saunders, ten pan jest, w zasadzie nie pamiętam jego aktualnego stanowiska, ale zajmował się performance'em w Google, zajmował się performance'em w Yahoo i w tej chwili zajmuje się performance'em, tu wymień nazwę startupu z Doliny Krzemowej, który stworzył takie magiczne 14 reguł, których prawdopodobnie korzystacie, one są zaimplementowane w Yahoo, Speed, coś tam, indeks, nie pamiętam, wypadło to narzędzie, to w tej chwili głównie większość z nas używa wbudowanych w Chromie i w Firefoxie, ale one opierają się dokładnie o te 14 reguł. Więc ja postaram się wam powiedzieć o tych 14 regułach i powiedzieć, co się zmieniło, gdy weszło HTTP2. Podobno zaimplementowanie tych 14 reguł powoduje, że nasza strona jest zajebista. Pod warunkiem, że baza danych nie nawala. No to jedziemy po kolei. Pierwsza reguła. Wykonuj mniej requestów HTTP. Z różnych dziwnych badań zrobionych zresztą jakiś czas temu wynika, że 80% użytkownik spędza na tym, jak ładuje mu się frontend. W większości na ściąganiu tego frontendu. Oczywiście jest to założenie, że baza danych nie nawala. Tak jak baza danych nawala, to nic nas nie uratuje, tak? Bo backend jest skopany i totalnie się nie da pracować. Ale zakładając, że tam jest czysto i jest super, to 80% podobno użytkownik spędza na frontendzie. I większość tego czasu po prostu ściąga zasoby. Kilka lat temu, chyba 4 albo 5, top 10 stron Stanów Zjednoczonych miało średnio 7 skryptów i 2 style sheety, znaczy pliki CSS. To trochę jest, tak? Szczególnie, że to wymaga co najmniej 9 requestów. No i teraz, co się zmieniło dla HTTP2? Mówiłem o tym, że jest jedno połączenie. No ale z drugiej strony, jak weźmiemy tą regułę, tak nazwijmy to dokładnie tak jak brzmi, wykonuj mniej, no to jak wykonuję mniej, no to na pewno jest lepiej, tak? Zawsze wykonywanie mniej jest lepsze. Ale część tych problemów, że jest tego dużo, się sama rozwiązała w HTTP2. No ale nadal mniej, jakby nie patrzeć, będzie lepiej. Z tym pozwolę sobie określić tą regułę jako możliwą, bo ciężko mi ją obalić. To, co jest jeszcze istotne, to też znowu z różnych dziwnych badań wynika, że 40-60% naszych użytkowników przychodzi czystych. To znaczy oni nie mają niczego z naszej strony, oni jak gdyby przychodzą tak, jakby przyszli pierwszy raz. W związku z tym, tak jak staramy się mieć mniej tych requestów, to warto o tym pamiętać, żeby z założenia zakładać, że użytkownik wchodzi pierwszy raz, nie pokazać mu dużego loading. To mnie na przykład zawsze irytowało w Gmailu. Tak, wchodziłem na Gmaila i miałem. Tak, na inboxie już tego nie ma.
Ciekawe dlaczego. Dobra. Druga reguła. Moja ulubiona osobiście. Używaj CDN-a. Kto z was używa CDN-a? W sensie tak w normalnej pracy, ale w sensie firmowy. Całkiem sporo. Ja nie używam. Bądźmy szczerzy. Użycie CDN-a jest optymalizacją po pierwsze drugiego rzędu. Tak? To znaczy to jest fajna optymalizacja, gdy już nasza strona całkiem nieźle działa i co więcej nasi użytkownicy łączą się z różnych stron świata. Tak? Nie mówię o tym, że nie wiem, bootstrapa ściągamy z CDN-a, bo to możemy założyć, że użytkownik chwała Bogu będzie miał i nie będzie musiał ściągać. Tak? Czy tam nie wiem, jQuery, czy tam no cokolwiek, tak? Tak zwany top 10 popularnych bibliotek. Czy teraz już chyba nikt nie używa jQuery. Dobra. O co chodzi z CDN-em? Tak? No, po pierwsze możemy sobie powiedzieć o prędkości światła. Tak? Wiadomo, że jeżeli użytkownika mamy w Hiszpanii albo Portugalii, zależy jak patrzeć, to jak on ma się połączyć do Stanów Zjednoczonych, no to przez Atlantyk jest daleko. Tak? Dużo bliżej mu się połączyć do, nie wiem, do data center w Anglii i ściągnąć dane tam. No po prostu jest bliżej. Tak? Dlatego CDN-y mają ten plus, że umieją się łatwo skalować, umieją zrobić na przykład z obrazkami różne dziwne, magiczne tryki, żeby ten użytkownik dostał fajniejszy content. Ale czy tak naprawdę jest wam to potrzebne? Oczywiście nie, co pokazuje, nazwijmy to, ręce, które się podniosły, tak, no, nie wiem, 20%, może 30%. Tak? Czy większość z nas jest w stanie tworzyć fajne strony, wydajne strony internetowe bez CDN-a. Ale uwaga, CDN nie należy jak gdyby do warstwy protokołu, jest poza nią. Jeżeli mówimy o skracaniu prędkości światła, no, przepraszam, długości, żeby zyskać na prędkości światła, nie można skrócić prędkości światła, to, no, to po prostu działa, tak? Nie ma o czym mówić. Tak? Więc to akurat jest 100% potwierdzone. Ale wiemy, że to reguła, nazwijmy to drugiego rzędu. Trzy reguły. Reguła 3, 13 i 14, czyli jeden cache, żeby nimi wszystkimi rządzić, tak? Wiadomo, że redundantne dane są redundantne, tak? No to po cholerę użytkownik ma ściągać dane, które może sobie skaszować lokalnie. Tak, co de facto sprowadza się do nagłówka typu expire, dodanie etaków i zrobienie Ajaxów kaszowalnych, które mówiąc szczerze chyba w tej chwili już prawie wszędzie są. Co to są nagłówki, pewnie wiecie, więc nie mam co o tym opowiadać. To nadal oczywiście w HTTP 2 jest spełnione. Nic się nie zmieniło. Redundantne dane są redundantne. Najszybciej ciągnie się z localhosta, tam z cache'a. Bardziej interesującą rzeczą jest reguła czwarta, czyli gzip. Redundantne dane są redundantne, a dane są wolne w przesyle. Tak? To zrozumiałe. Jeżeli możemy zaoszczędzić przesyłane dane w postaci między 40 a 80% na naszych zasobach, to całkiem sporo. Szczególnie, że już 10 lat temu, w 2007 roku, 90% przeglądarek wspierało gzipa. A jak włączyć gzipa na naszych serwerach? No to jest jedna linijka. Jaki jest koszt tego, że włączymy gzipa? Nie wiem, ze 2-3% na CPU? Czy prawie niezauważalne? Oczywiście jak macie 100% na CPU, to jest zauważalne, ale jak macie 100% na CPU, to macie inne problemy niż to, że włączyliście gzipa. Dobra, więc to jak najbardziej jest potwierdzone. Ale co więcej, HTTP 1.1 miało ten problem, że nie dokonywało, nazwijmy to, kompresji metadanych, czyli cookiesów, nagłówków i tak dalej. W związku z tym Speedy i pierwsza wersja HTTP 2 zdecydowało się na użycie gzipa, żeby uzyskać następujący zysk. Tak? Wyszło im 85-88% redukcji danych przesyłanych. To naprawdę dużo. Co dawało im w wynikach laboratoryjnych na takim dziwnym starym modemie, ale tam nie ten, między 45 a ponad sekundę. To jest dużo, naprawdę. Bądźmy szczerzy, sekunda to jest dużo. Użytkownik zauważa. Niestety nie udało się. W zasadzie udało się, a za dobrze. Wyszedł atak Crime. Atak Crime umożliwiał session hijacking, tak? Czyli ukradnięcie naszej sesji. Zysk, sekunda jest fajny, ale jak ktoś ukradnie mi sesję, jest dużo bardziej niefajne. W związku z tym
okazało się, że trzeba wymyślić coś nowego, bo nadal mówiliśmy o zysku ilości bajtów. W związku z tym został wymyślony HPAC albo HPAC. Nie wiem, jak po polsku będziemy kiedyś na niego mówili, ale przyjmijmy, że HPAC brzmi całkiem nieźle. To jest zwykły kod Huffmana. Czyli przesyłamy tylko to, co się zmieniło. Tak, jeżeli strzelamy pierwszym requestem i podajemy, że to jest GET, protokujemy, że to jest HTTPS, strzelamy na example.com, strzelamy po zasób, akceptujemy i tak dalej, user agent nasz jest jeszcze dłuższy, to strzelając po następny, nazwijmy to zasób, w jednej rurze, tak, to istotne, one connection, możemy podać, to ja chcę tylko inny zasób. Wszystko inne jest takie samo. Po co to przesyłać? To samo z odpowiedzią, tak? Nie potrzebujemy 5 czy 6 nagłówków, wystarczy nam tylko odpowiedź, bo wiemy już, jak to serwer, wiemy i tak dalej, i tak dalej. Nie potrzebujemy tych danych duplikować. To daje zysk, potrafi dać zysk między 500 a 800 bajtów na każdym requestie, tak? W sensie to naprawdę się zaczyna składać. Jak jeszcze nie daj Boże, ktoś wkłada w cookiesy, chyba max jest chyba 4 kilobajty, widziałem takie strony, no to hello, no to naprawdę jest zysk, tak? Szczególnie gdy jesteśmy w roamingu, tak? I nie wiem, i ktoś nas charge'uje za to, co wysyłamy. A poza tym działa szybciej. Dobra, tyle na temat kompresji. 4 reguły, przepraszam, na temat szybszego renderowania. Umieszczajmy starsheet na górze, umieszczajmy JavaScripty na dole, unikajmy CSS expressions i usuwajmy duplikaty ze skryptu. Dobra, jeżeli chodzi o dwie ostatnie, no to znaczy, no, może inaczej, od ostatniej będzie mi łatwiej. Usuwajmy duplikaty, no redundantne dane są redundantne, no to po cholerę je przesyłać. Avoid CSS expressions. Pewnie tak. Z CSS-em mamy różne w życiu przebolenia. Wiadomo, że no, będzie jeszcze za chwilę. Natomiast te dwie reguły, kto z was je złamał? No właśnie, prawie wszyscy. Świadomy, żeśmy je łamali, bo wiemy, że są przypadki, kiedy należy je złamać. Tak to ogólnie jest prawdą, ale czasami warto je łamać, bo na przykład Google Analytics mówi nam, umieść nasze skrypty na samej górze, bo jak się cała strona nie załaduje, to ty będziesz wiedział, że ktoś wejdzie. No taka jest prawda. Po co była ta reguła? No bo chodziło o to, żeby style załadowało się szybciej, żeby strona jak nazwijmy to, im szybciej ładnie wyglądała, tym lepiej, tak? Bo nim użytkownik zdąży kliknąć, to może JavaScripty już dojadą. Tak? No taka prawda, no, taka była intencja. W HTTP2 to się trochę zmienia, bo dochodzi nam server push. Jeszcze do niego będę wracał. Czyli wypychanie danych ze strony serwera. Natomiast reguła jest możliwa. Znaczy, bo ciężko ją... dobra, zmieniło się. Ostatnie dwa, nie, pierwsze dwa, tak. Choć nie do końca. Dobra, następna reguła, pozwolę sobie na moment ominąć. I teraz do niej wrócę, bo ona jest po prostu chyba najbardziej istotna. I teraz dochodzimy do DNS-ów. Nie wiem, czy wiecie, jest takie coś jak DNS, na pewno wiecie, że jest coś takie jak DNS, ale nie wiem, czy wiedzieliście, że pojedyncze zapytanie do DNS-a zajmuje między 120 a 120 milisekund dla danego hostname. Teraz uwaga, wyobraźcie sobie, że istniał taki dodatek do Firefoxa i część ludzi nawet pewnie na sali go używało, nazywa się FastFox. Ktoś używał FastFoxa? Jedna osoba. To ja wytłumaczę, co robił FastFox. FastFox zmieniał jedno ustawienie, między innymi jedno ustawienie w konfiguracji Firefoxa. Wprowadzał kaszowanie DNS-ów z jednej minuty na 30 minut. Co powodowało tak, bo jak klikamy przez jedną minutę, wchodzimy na stronę, to często zatrzymujemy się, bo czytamy na przykład, nie wiem, artykuł i klikaliśmy dalej i znowu było odpytanie DNS-a. Tak? Im więcej mieliśmy domen, tym więcej to wisiało. I to jest zwiz, tak? W sensie na to po prostu trzeba poczekać. Nie ma takiej możliwości, żeby przeglądarka mogła strzelić requestem, dopóki nie wie, gdzie ma strzelać.
Jeżeli chodzi o inne przeglądarki, no tam właśnie Internet Explorer to jest mniej więcej 30 minut, Chrome to jest chyba 60, to się zmienia. DNS jest o tyle fajny, że między innymi od tego zależy ten czas, że może być kaszowany w przeglądarce, na waszej maszynie, u waszego lokalnego providera, w waszej lokalnej sieci i tak dalej, i tak dalej. Ale trwa. To jest poza protokołem. Co by się nie działo, potwierdzono. Dobra. Jedna nieoficjalna reguła, że używajmy połączenia TCP. Dlaczego? Dlatego, że bazowy handshake TCP potrafi trwać, a może inaczej, tak jak mamy strzał, jak wygląda handshake TCP, tak? Ja jako klient strzelam o zapytanie, tak? To trwa między 10 a 50 milisekund, serwer mi odpowiada 10 a 50 milisekund, ja znowu strzelam, stwierdzając, ak, przyjąłem, 10 a 50 milisekund, czyli do 150 milisekund na to, żeby zawiązało się połączenie, tak nic się nie stało na razie, samo połączenie się zawiązało. A co jest problemem? Szczególnie gdy na przykład ktoś używa REST-owego API, a jego klient po każdym strzale wyłącza połączenie. I teraz gdy mówimy o takim zwykłym użytkowniku, to powiedzmy jest jeszcze do przeżycia. Gdy mówimy o strzelaniu, nazwijmy to już tym restem gdzieś tam pomiędzy naszymi usługami, zaczyna się robić straszny problem. HTTP 1.1 między innymi wprowadzało keep alive na true, czyli utrzymywanie tego połączenia w przeglądarce, oczywiście tam przez jakiś czas. Ale należy o tym pamiętać i jak czasami zastanawiacie się, dlaczego wasze połączenia są wolne, tak, no bo 150 milisekund, jak baza danych odpowiada w 5 i nagle dochodzi 150, to zaczyna się zastanawiać, kurna, gdzie mamy problem. Czasami jest to dokładnie tam. W moim życiu dwa razy. Dobra. Potwierdzone, no bo tutaj nie ma w ogóle o czym dyskutować. I wracamy do tej najtrudniejszej reguły, czy reguły 8. Róbmy nasze JavaScripty i nasze CSS-y znaczy zewnętrzne, nie wewnątrz pliku HTML. No, kto łamał tą regułę, znowu wszyscy podniosą rękę, więc nie będę pisał. Sporo z nas opłacało się z różnych, znaczy używaliśmy dwóch metod. Jedna to było inlinowanie. Czasami opłacało się inlinować skrypty. Po co? Żeby klient od razu dostał całą paczkę, tak nazwijmy to, w indeks HTML-u przyjechały i style, i JavaScripty, tak, żeby od razu się zaczęło ładować, tak, w sensie, żeby od razu to ładnie wyglądało, że klient nie strzelał wielokrotnie. Do tego wprowadziliśmy bundling, tak, który spowodował, że te wszystkie nasze CSS-y czy tam JavaScripty ładowały się w jednym olbrzymim pliku, że klient strzelił tylko po jeden zasób, co oszczędza te wszystkie cudowne rzeczy. To było rozwiązanie, nazwijmy to, to obejście problemu równoległości w HTTP 1.1. Niestety to wbrew pozorom, przynajmniej moim prywatnym zdaniem, utrudnia nasz workflow programistyczny, tak? No bo musimy mieć wbudowany, nie wiem, w grunta, w gulpa, w npm-a, czy cokolwiek innego mechanizm, który to buduje nam. Większym problemem, albo innym problemem, o tak nam powiedział, to jest brak granularnego kaszowania po stronie klienta. Gdy zmienialiśmy kod naszej apki, choćbyśmy dodali średnik albo console log, coś tam, to klient ściągał cały plik. Nie było na to żadnego sposobu, czyli tak zwany dzień zero po wyrelisowaniu naszej aplikacji oznaczał de facto, że wszyscy klienci ściągają wszystko na świeżo. Tak naprawdę skutkiem tego jest często odświeżenie danych po stronie użytkownika, które jest też drogie i kosztuje nas transfer. W związku z tym został wprowadzony serwer push, jeszcze do niego doszedłem. Dobra, zamiast inlinowania możemy w HTTP 2 użyć serwer pusha. To znaczy mamy wiele plików i serwer, jak ktoś przychodzi i mówi, hej, chcę indeks HTML, no to serwer odpowiada, proszę, to jest indeks HTML, ale jeszcze będziesz potrzebował obrazek PNG,
style CSS i JavaScript, JS i inne JavaScripty i inne style i inne obrazki i tak dalej. Tak? Czy to serwer, bo serwer wie, tak? Serwer wie, jak to działa. Wcześniej działało to tak, klient dostawał, zaczynał czytać tego HTML-a, o, jest strzał o, nie wiem, style, no to strzelam do serwera. O, są JavaScript, no to strzelam. Tak. Całe szczęście była wprowadzona drobna priorytetyzacja, w związku z tym jak nagle mieliście 20 obrazków po drodze, to powiedzmy, że przeglądarki nowoczesne umiały sobie poradzić, wpierw czytały cały dokument, a dopiero potem strzelały po pojedyncze zasoby. Fajne rozwiązanie w serwer pushu jest jeszcze jedno. Serwer może powiedzieć, proszę, to jest twój obrazek, a klient może powiedzieć, tak, ale poproszę tylko 5 kilobajtów. Ściągnąć te 5 kilobajtów, będę tu jeszcze siedział, wygląda interesująco, dawaj dalej. I może być też zablokowane ze strony klienta. Do tego dochodzi priorytetyzacja. Teraz się pojawiają trudne słowa. Dobra implementacja serwera HTTP2 powinna uwzględniać tak naprawdę wagę na strumieniach, powinna umożliwić właśnie serwer pusha i powinna możliwość sterować, nazwijmy to, przebiegiem. Jest to istotne z punktu widzenia serwera, tak? Jakiego? O tym powiedzmy jeszcze za chwilę. Natomiast jako ciekawostka, jak wygląda priorytetyzacja w Firefoxie 37? Czyli znowu Patryk Malmanus i jego blog. I mieliśmy następującą rzecz, bo inaczej bez opisu, wybaczcie, się nie da. Mamy sesję. Ona ma ID 0. Sesja wykonuje strzały po JavaScripty i CSS-y z wagą 200. Inne rzeczy, nie wiem, obrazki, uprośćmy, tak, z wagą 1. Jeżeli chodzi o rzeczy, nazwijmy to Ajaxowe, tak, czy strzały Ajaxem, mają priorytet 100, przepraszam, wagę 100. To znaczy, że są mniej ważne niż te bazowe JavaScripty i CSS-y, ale bardziej ważne niż obrazki. Na sam koniec są tak zwane background taski, no, czyli na przykład service workers, które mają też wagę 1. Tak zostało to zaimplementowane w Firefoxie 37. Nie mam pojęcia, jak jest w innych przeglądarkach, mówiąc szczerze, przeglądarki jakoś się tym za bardzo nie chwalą, ale to nam daje pewne informacje. Tak? Oni wiedzą doskonale o tym, że to, co użytkownik potrzebuje, to są te bazowe style i bazowe JavaScripty. I dzięki temu ten punkt o tym, że JavaScripty na górze, CSS-y na dole i w ogóle powoli przestaje mieć znaczenie, bo to serwer i klient mogą ustalić priorytetyzację tych zasobów. To znaczy, że będziemy mogli je wstawiać tak, jak nam do szczęścia potrzebne. Czyli mówiąc wprost, reguła 8 jak najbardziej jest potwierdzona, ale z użyciem serwer pusha. To w zasadzie jest wszystkie reguły, tak? Chyba żadnej nie obaliłem, a przynajmniej żadnej nie obaliłem do końca. Co powoduje, że nasz warsztat programistyczny tak naprawdę się nie zmienia. Ale istnieje jeszcze kilka innych optymalizacji, o których warto sobie powiedzieć, o których większość z nas zapomina. Po pierwsze to optymalizacja CSS-a, po drugie to optymalizacja HTML-a, a po trzecie to optymalizacja obrazków. O optymalizacjach JavaScriptu można powiedzieć jedno, unikajcie duplikatu, będzie mniejszy. Tak? Oczywiście jeszcze minimifikacja i takie inne pierdoły, ale tam... O CSS-ie krótko. Jest kilka reguł, tak? To jest najszybsze, to jest najwolniejsze, koniec, kropka. Jedziemy dalej. Bądźmy szczerzy, użytkownik w większości, no nie wiem, 99,99% nie zauważy tego, co używacie, więc starajcie się robić kod czytelny, używając SASA, LESA, CSS-a, czegokolwiek wam do szczęścia przyjdzie, bo chyba to jest ważniejsze niż to, żeby, że tak się wyrażę, użytkownik miał jakiś niesamowity zysk. Ale gdyby kiedyś was naszło, to jest taka lista. Z HTML-em jest rzecz ciekawsza. HTML 5 to jest poprawny HTML 5. Pewnie większość z was tak pisze. Cokolwiek. Otworzenie tam taga, zamknięcie taga i tak dalej. To też jest poprawna HTML 5. To jest
to samo. Poza tym, że różni się tekstem, ale wielkość, że tak się wyrażę, przesłanej informacji do klienta jest taka sama. I jest to poprawny kod. Nasze edytory, nazwijmy to, przyzwyczajają nas strasznie do tego, żebyśmy wpisywali zamykanie tagów. Dobra, pokażę wam pewną przepiękną stronę. Mam nadzieję, że jej nie zamknąłem sobie. Nie zamknąłem. A nie jest, przepraszam, HTML standard. Na niej można, że tak się wyrażę, wejść sobie na stronę HTML 5 i sobie przeczytać, jak wiele optymalizacji jesteśmy po prostu w stanie zrobić. Oczywiście, tu się pojawia problem. Facet przed chwilą mówił o czytelności kodu, a teraz zaczyna robić jakieś takie magiczne sztuczki. No tak, to jest niestety wada tego, tak? Jak zaczynamy robić takie magiczne sztuczki i optymalizujemy po prostu, widzicie, tego jest po prostu strasznie dużo, tak? Na przykład tabelki albo DT, albo DD można nie zamykać, nie otwierać i w ogóle, tak? To zaczynamy robić to kosztem czytelności kodu. Prawdopodobnie, chociaż nie znalazłem żadnego fajnego narzędzia, a szukałem w trzech różnych dziwnych technologiach, które robi to za nas. Natomiast w wypadku statycznych stron, na których naprawdę wam zależy, nazwijmy to, na jak najmniejszej wielkości, no może warto. Tak? Nie zawsze, ale pewnie czasami może się przydać. Warto wiedzieć, chociażby po to. Dobra. Jedziemy dalej. Najgorsza rzecz, obrazki. Jak spojrzymy na historię, to 2011 rok to na samej górze, 2015 rok na samej dole. Dla osób, które nie widzą tego. Czerwone obrazki, niebieskie JavaScripty, zielone HTML, żółte CSS-y. Nie wiem, to czy coś ciemnego, nazwijmy to czarne, przynajmniej tam, nie wiem, ciemnogranatowe, przepraszam, kiepsko u mnie z kolorami, to inne, które przerodziło się w pewnym momencie w wideo, tak więc można stwierdzić, że wcześniej to też było wideo. Jak widać, rosną nam średnie wielkości, głównie jeżeli chodzi o obrazki, dwukrotnie. To samo, jeżeli chodzi o JavaScripty. Z bazowej wartości 161 kB tutaj do aż 329 na samym dole. To ponad dwukrotnie więcej. Tak jeżeli chodzi o te zmiany na HTML i CSS-ie, to jak widać one wcale takie duże nie są. Ale używanie, nazwijmy to, frameworków nas kosztuje, tak? To dokładnie widać, tak? Wzrost. A co można z tym zrobić? No, jest taki strasznie stary, tylko zaczynałem, nazwijmy to, się bawić w webie, to ktoś mi kiedyś pokazał taki obrazek, który sprowadzał się do tego, jeżeli potrzebujesz animacji, użyj GIF-a, a jeżeli nie potrzebujesz animacji, to czy potrzebujesz odpowiedniej rozdzielczości, no to PNG albo JPG, potem jeszcze wszedł JPG Progressive, no to jest strasznie stare, nic się nie zmieniło, no do licha ciężkiego, no kurna, świat idzie do przodu, a my cały czas z tymi obrazkami. W związku z tym, został wprowadzony przez Google, jeszcze kiepsko wspierany, poza Googlem oczywiście, standard, który się nazywa WebP. Przepraszam, o, to jest WebP jedno, a nie otworzyłem drugiego. Tak się jak obrazek wygląda. A, no tak, jestem przecież nie na tej przeglądarce, co powinienem. Ponieważ jestem na Safari, to oczywiście ta druga strona mi się nie otwiera, tak, no bo wspierana jest tylko przez Chroma, tak. Więc to jest problem z tym standardem, tak. No, bądźmy szczerzy, Google wprowadził Speedy, chwyciło, wprowadził HTTP 2, też jakoś chwyciło, WebP wprowadza. Różnica jest taka, że ja nie widzę, tak, w sensie gołym okiem tam jak się spojrzy na tego faceta, który tam gdzieś tam jest, to gdzieś na obszarze jego policzka są różne piksele. Zresztą wiecie to sami, także jeżeli przykombinujecie, nazwijmy to, zapisując obrazek z jego jakością, to bardzo często nie zauważacie różnicy. Moim ukochanym takim najlepszym przykładem jest
przepiękny obrazek, który widziałem chyba rok temu. Mała dygresja, przepraszam, mały taki branch. Jako dziecko dużo grałem w tenisa. Ćwiczyłem, nigdy bym nie został, nie wiem, Rogerem Federerem, ani nikim takim. Byłem fanem Agassiego i tak. No, tak czy jak nadal interesuję się tenisem. No do tego konkluzja powinna zdążyć. Kiedyś, nie pamiętam nawet, czy chyba na polskim albo na BBC, było zdjęcie z Wimbledonu. Było przepiękne zdjęcie, wyglądało naprawdę przepięknie. Był cały stadion. Na samym środku stał Roger Federer w pozycji takiej przygotowanej do serwisu. Piłka była w górze i widzieliście cały stadion. Tak? W sensie jak gdyby centrum tego obrazka był Roger Federer i widzieliście całość. No i taki zajarany, oczywiście pokażę żonie, moja żona nie interesuje się tenisem, ale pokażę żonie, prawda, popatrz tam komputer gdzieś tam na komórce, nie? Co widzę na komórce? No widzę małą piłeczkę i cały stadion, a Rogera Federera nie ma. Gdzie się podział? Co jest do cholery? No więc jak otworzycie sobie dowolny, prawdopodobnie polski portal, no w zasadzie zagraniczny też, i weźmiemy na komórce czy na desktopie i klikniecie na obrazek, to okaże się, że ten obrazek to jest ten sam obrazek. Czasami im się źle wyskaluje, w sensie nie trafią, nazwijmy to, w okno widoczności i on się czasami źle szkaluje. Bardzo często jest to ten sam obrazek tej samej wielkości, niezależnie od urządzenia, bo zarządzanie obrazkami jest strasznie drogie. W sensie ciężko ludziom przygotowującym content, przynajmniej z mojego doświadczenia, jest przygotować 5 wersji obrazka, czy tam 20 wersji obrazka. Do tego, tu wracamy prawie na sam początek prezentacji, przydatny jest CDN, który jest wam w stanie ten obrazek, nazwijmy to, automatycznie zeskalować. Ale w wielu firmach o tym się zapomina i klient, nazwijmy to, na komórce dostaje 1-megowy obrazek. Kiedyś szczytem była konferencja, na której mój kolega opowiadał i chciał pokazać, jak się strona ładuje, i okazało się, że zdjęcie jednego z prelegentów kolega wysłał 3-megabajtowe. No i na komórce było to samo 3-megabajtowe, a zdjęcie było taka mała ikonka tam, nie wiem, 200x200, ale było to pełne tam Full HD coś tam zdjęcie, no bo ktoś zapomniał. Dobra, wracamy do prezentacji. Jak śmialiście się przy WebPi, to teraz czas na jeszcze coś bardziej zabawnego. Ten format nazywa się FLIF. No, klikasz. FLIF jest jeszcze bardziej fajnym formatem, bo już totalnie nic go nie wspiera. Ale jak spojrzycie na to, jak ładują się, że tak się wyrażę, dane, po pierwsze jest mniejszy prawie dwukrotnie, po drugie już po załadowaniu 800 tam, bajtów widać, ten obrazek zaczyna być widoczny całkiem wyraźnie. Nie potrzebujemy więcej. W sensie moglibyśmy w pewnym momencie powiedzieć dziękuję, starczy. Tak? Szczególnie gdy mamy małe urządzenie, to nie wiem, znaczy dobra, no bądźmy szczerzy, tak, no nawet komórki teraz mają jakiś niesamowity wyświetlacz, ale nasze oko nie jest w stanie zobaczyć aż takich szczegółów na tym ekranie, chyba że strzelimy go o tak, tak. W związku z tym prawdopodobnie w wielu wypadkach nie potrzebujemy aż takiej niesamowitej jakości obrazka. Moglibyśmy przerwać go wcześniej. Uwaga, 50%, ja już zmian nie widzę. Tak, to jest, może inaczej, tak, dlaczego o tym mówię? Bo takie prace się dzieją, są tak naprawdę dla nas w jakiś sposób istotne, w sensie pewnie kiedyś nas dotkną. I warto by było o nich sobie pewnie w przyszłości chociaż wiedzieć, że może się uda. Dobra, gadam już strasznie długo, więc doszedłem prawie do końca. Podsumowanie. Podstawowe zmiany HTTP 2 to nie potrzebujemy sprite'ów z obrazku. Tak? No bo mamy, możemy je, tak się wyrażę, te requesty idą w jednej rurze, są wypychane przez serwer. To samo, nie potrzebujemy CSS i JavaScript bundling. No, małe pliki, jak najbardziej cacy. Nie potrzebujemy domain shadingu, tak? Czyli posiadania tych osobnych domen, nazwijmy to, na statyczne zasoby i na zwykłe zasoby, bo mamy jedno połączenie z priorytetyzacją. Tak? W związku z tym wszystko się dzieje wewnątrz tego jednego połączenia. Nie potrzebujemy inline'owania, no bo serwer nam wypycha.
ale potrzebujemy certyfikat TLS, którego i tak potrzebujemy, bo teraz tam Google wymaga od nas, żeby nasze strony miały super certyfikaty, jest Let's Encrypt, który jest za darmo, w związku z tym możemy mieć certyfikat. Jesteśmy w stanie z tym żyć. Oczywiście jest to prawda pod warunkiem, że użyjemy serwer pusha, którego wymieniłem na tym slajdzie chyba 3 razy. A co jeżeli powiecie, nie chcę, mam to gdzieś, po co mi to? No więc całe szczęście po pierwsze HTTP 2 jest wstecznie kompatybilny z HTTP 1, po prostu jest troszeczkę szybszy. A o czym my w ogóle mówiliśmy, tak? Przez całą prezentację, o po co ten facet się wewnętrzał? Badanie z 93 roku, nie było wtedy jeszcze protokołu HTTP, nie, przepraszam, już był. Tak, ale tak czy jak nie dotyczyło weba. A badanie na temat, jak człowiek postrzega użyteczność, nazwijmy to, różnych urządzeń. Między 0 a 100 milisekund zadziało się, nie zauważyliśmy. Między 100 a 300 coś się stało, zauważyliśmy. Nie wierzę w to, że zauważamy 300 milisekund, ale podobno tak jest. Pomiędzy 300 a sekundę coś się działo. Już widzimy, że coś się dzieje. Powyżej sekundy nasz mózg zaczyna zmieniać kontekst. Przełączamy się. Powyżej 10 sekund, nie, dajcie spokój i wracamy później. Teraz są jawnie chyba, Amazon się chwali, nie pamiętam dokładnej kwoty, ile im daje zmniejszenie o tam 10 milisekund czasu ładowania strony. Oni mają dokładną kwotę, ile na tym zarabiają. Oni walczą o ułamki po prostu sekundy, bo każdy ułamek sekundy daje im zysk po prostu na koncie na koniec miesiąca. Dlatego też walczy Google i inne takie dziwne firmy. Powiedziałbym, że Yahoo, ale Yahoo chyba w tej chwili jest w stanie trochę lekko śmierci klinicznej. A co musimy zrobić, tak? Bo tak naprawdę z punktu widzenia mnie, tak facet, który do was mówi, tak pełni w życiu różne funkcje. Mnie jako DevOpsa strzelka, nieistotne. Mnie jako frontendowca w zasadzie nawet mi ułatwia pracę. Mogę część narzędzi, których używam do bandlowania i tak dalej, po prostu wykopać, zapomnieć o tym, że istniały. Natomiast mnie jako, nazwijmy to, administratora serwera albo jakiegoś częściowego backendowca interesują dwie rzeczy. Ja pochodzę ze świata Windows, więc jest przykład IIS-a z Apache'em, NGX-em i tak dalej, jest dość podobny. Potrzebuję zmienić kod. Potrzebuję wykonać, użyć w wypadku IIS-a Push Promise API w ASP.NET albo HTTP Declare Push API z IIS Native, żeby umieć wypychać te dane. W NGX-ie jest bardzo podobnie nazywający się API, w Apache jest jakaś dziwna zmiana, której nie zapamiętałem. Ale to oznacza, że musimy zmienić nasz kod. Musimy dokonać zmian w naszym kodzie, żeby z tego pusha skorzystać. De facto sprowadza się do usunięcia bundlingu, usunięcia sprite'ów, umieszczenie narzędzi, tych naszych zasobów blisko, żebyśmy wiedzieli, co mamy wypuszczować. No w jaki sposób musimy umieć zbudować, co chcemy puszować razem z indeks HTML-em. No i znalezienie serwera, który aktualnie nas wspiera, bo tam uniknąłem tego, ale Windows Server, potrzebuję Windows Servera 2016 i IIS 10, tak, którego jeszcze nie ma. Znaczy IIS 10 jest, a Windows Server jest tam, nie wiem, list preview, coś tam, tak. Z Apache'em i NGX-em znowu jest podobnie, tak, musicie mieć naprawdę świeżą wersję, żeby to dobrze wspierało. A jaki jest finalny benefit, czyli o czym ten facet gadał przez prawie godzinę? Dawno, dawno temu, jak było HTTP 1.0, to mamy, jak przychodzi nasz klient, mamy 3 rodzaje zasobów. Tak jest niebieski, to jest bazowy request, tak? Czerwony to jest duży zasób, nazwijmy go obrazek, i fioletowy. Dobra, fioletowy to mały zasób. Aha. Przepraszam wszystkie panie obecne na sali, ale ja naprawdę jakoś z kolorami nie działam. Dobra, no więc strzelamy niebieskim, tak? Dawno, dawno temu strzeliśmy niebieskim, dostaliśmy bazową odpowiedź, czyli naszego indeks HTML-a, zaczęliśmy go parsować, o jest obrazek. No to strzeliśmy po ten obrazek czerwonym,
To chwilę się procesowało, tak, żeby znaleźć ten obrazek. Zaczynaliśmy dostawać odpowiedź, która trwała. O, jest CSS. No to strzał. HTTP 1.1, ponieważ nie zamykaliśmy połączenia, bo co jeszcze ten czas, co nazwijmy to jeszcze, pasowaliśmy, zamykaliśmy, mogliśmy wykonać wiele requestów naraz. Między innymi po to były te magiczne zmiany. I nagle stwierdzaliśmy, no to strzeliśmy i dostawaliśmy odpowiedź, ale jak strzeliśmy wpierw obrazek, to dostawaliśmy wpierw obrazek. Jak strzeliśmy potem dopiero tą CSS-a, to go dostawaliśmy później. HTTP 2, samo wprowadzenie HTTP 2 bez żadnych zmian, de facto, w związku z tym, że jest priorytetyzacja, automatycznie nam zamieni te obrazki. W sensie szybciej nam dojedzie CSS. Po prostu najzwyczajniej na świecie. Z punktu widzenia dewelopera, którekolwiek nazwijmy to zwart, niezauważalna różnica z punktu widzenia klienta, jak najbardziej tak. Mu się wydaje, że działa szybciej. Chociaż jest to oczywiście złudne, no bo całość potrzebuje nadal tyle samo. Natomiast włączenie server pusha daje dopiero ten zysk, ponieważ klient przychodzi, a server mówi, masz to i masz tamto. Czas po prostu się skraca. Całe szczęście na tej slajdzie, jak już wszystko powiedziałem, nie ma dokładnej, że tak się wyrażę, podziałki czasowej, więc nie widać, jak to dokładnie jest, ale zysk jest, tak? W sensie jest mierzalny i można to nawet samemu sobie spróbować w domu. Pytań pewnie już się nie wyrobię, bo gadałem strasznie długo. Jakby ktoś miał jakieś pytania, to będę się kręcił. Jakby ktoś potrzebował cokolwiek o mnie, no to wystarczy mnie wygooglać. Prowadzę bloga z zakresu od, no, głównie webowego. Czasami no, webowo-backendowego. No, wszystko jedno, co mnie znajdzie, to akurat o tym piszę. Mam Twittera, mam Facebooka. Można mnie po prostu znaleźć, a gdzieś tam się będę jeszcze kręcił i coś mówił. Dziękuję Państwu bardzo.